Dlaczego wojna z bolszewikami? Czy Polska mogła ułożyć się z Rosją sowiecką, z Rosją bolszewicką w roku 1918, w roku 1919, nawet w 1920? Przez lata wielu historyków polskich, nie będę może przez litość wymieniał ich nazwisk, twierdziło, że jak najbardziej, że i owszem, że to imperialistyczne dążenia Piłsudskiego, polskich warstw posiadających, spowodowały wszczęcie zbędnej, niepotrzebnej wojny. Bolszewicy podchodzili do wszystkich układów międzynarodowych z mentalnością Kalego. To, co dobre dla rewolucji proletariackiej w świecie burżuazyjnym, to uznajemy. To, co złe, tego nie uznajemy. Było oczywiste, że Lenin, dla którego sprawą zasadniczą było utrzymanie się przy władzy, bo to stanowiło o być albo nie być rewolucji bolszewickiej, przede wszystkim chciał załatwić sprawy na domowym froncie. I gotów był zrobić wiele, żeby do wojny domowej nie włączyła się Polska. Była taka możliwość, była taka groźba, jako że w momencie odpływu okupacyjnych wojsk z wschodu Europy, z Rosji, z Ukrainy, wchodzące na ten obszar wojska polskie, oddziały polskie z zachodu i wchodzące oddziały Armii Czerwonej od wschodu w pewnym momencie w 19 roku zaczęły się stykać, zaczęło iskrzyć w tych punktach. Było bardzo gorąco, była to beczka prochu. Wojna bardzo łatwo mogła wybuchnąć. Lenin obawiał się śmiertelnie tej wojny. Dlaczego? Sytuacja bolszewików w 19 roku była dramatyczna. Na Piotrogród nacierał generał Judenicz. Na Syberii i już właściwie na wysokości Uralu szalał admirał Kołczak. Od południa posuwał się generał Anton Denikin. Denikin w pewnym momencie zagroził jesienią 19 roku Moskwie i w tym momencie postanowił porozumieć się z Polakami. Było mu to tym łatwiej, jako że miał matkę Polkę. Mówił nieźle po polsku, biegle rozumiał polski, ale matka nie wychowała go na Polaka. Wychowała go na prawdziwego, szczerego rosyjskiego nacjonalistę. I jako taki Denikin w rozmowach z Polakami skłonny był uznawać integralność terytorialną i suwerenność Polski do Buga. Taki był program rosyjskiego nacjonalizmu. Dalej za Bugiem jest Rosja. Co oczywiście nie było kompletnie zgodne z prawdą, ale tak to rozumiano. Na tych warunkach Piłsudski rozmawiać z Denikinem nie chciał. Ale w ogóle generalnie nie chciał z nim rozmawiać. Zaraz spróbuję to Państwu wytłumaczyć dlaczego. Trzeba powiedzieć, że poniekąd Denikin, który w efekcie niedojścia tego sojuszu do głosu poniósł klęskę militarną, oskarżał potem Piłsudskiego, że to on utarował drogę do władzy Leninowi, czy w każdym razie pozwolił Leninowi utrzymać władzę, że on zbudował sowiecką Rosję, a zgubił Rosję Białą. I wiele w tym prawdy, trzeba powiedzieć. Bo rzeczywiście, ofensywa polska jesienią 19 roku na Moskwę, która nie musiałaby zdobywać Kremla, musiałaby ściągnąć tyle sił sowieckich, że Denikin Kreml zdobyłby samodzielnie. A zdobycie Moskwy oznaczało zwycięstwo w rosyjskiej wojnie domowej. I było do tego bardzo blisko. Dlaczego wobec tego, proszę Państwa, Józef Piłsudski wybrał niejako Rosję czerwoną, a nie białą? Czy dlatego, że był w przeszłości socjalistą, że znał Lenina osobiście? No, oczywiście nie. Był to wynik bardzo rozsądnej, jedynie słusznej w ówczesnej sytuacji kalkulacji politycznej. Z późniejszej perspektywy możemy na nią patrzeć inaczej, ale byłby to czystej wody ahistoryzm. Julian Marchewski. Towarzysze! Polska burżuazja zarzuca komunistom polskim w Rosji Sowieckiej, że oni brą do wojny z Polską, aby bagnetami Armii Czerwonej narzucić Polsce ustrój komunistyczny. Fałsz to! Mając do wyboru białą i czerwoną Rosję i zdając sobie sprawę, że czerwona Rosja, dążąc do utworzenia hegemonii komunistycznej w całej Europie, będzie musiała przejść przez Polskę i konflikt tutaj jest nieuchronny. I zdając sobie sprawę, że biała Rosja nie uzna silnej, potężnej, aspirującej do daleko za Bóg, do ziem wschodnich Polski, będzie z nią nieuchronny konflikt, Piłsudski wiedział jedno. W wojnie polsko-rosyjskiej, jeżeli będzie to wojna z Rosją Czerwoną, uzyska w mniejszym czy większym stopniu wsparcie Ententy. W wojnie z Rosją Białą,
a OTAN, jeśli nawet nie wesprze swojego sojusznika prawno-traktatowego Rosji, bo kontynuacją tamtej Rosji była Biała Rosja, to w każdym razie nie będzie mogła pomóc i nie będzie chciała, co najważniejsze, pomóc Polsce. A Polskę nie bardzo było stać, żeby prowadzić nawet z osłabioną Rosją wojnę wyłącznie i tylko na własną rękę. Wojna z Białą Rosją była po prostu niebezpieczniejsza. Poza tym Biała Rosja, mając poparcie międzynarodowe Ententy, z jej pomocą mogłaby kształtować granicę wschodnią Polski. Tutaj nie byłoby mowy o suwerennym, podmiotowym traktowaniu Polski. Rosja bolszewicka czerwona, która nie miała poparcia na Zachodzie, nie mogła na taką pomoc dyplomatyczną liczyć. Zatem z Rosją czerwoną, jeżeli tak można powiedzieć, można było uhandlować znacznie więcej. Uhandlować oczywiście najpierw za pomocą karabinu. Potrzeba było wybić jej z głowy ambicje imperialne i przede wszystkim pomysł, że można opanować Polskę, aby tworzyć tam przyczółek do skomunizowania Niemiec i całej Europy Zachodniej. Wyprawa na Kijów. Piłsudski stworzył koncepcję prekursorską i genialną politycznie, tak to trzeba określić, tak zwaną koncepcję prometejską, wyszydzaną przez historyków PRL-u jako dowód kompletnego anachronizmu, koncepcję, która zrealizowała się po roku 1991. Polegała ona, najkrócej rzecz biorąc, jak mawiał późniejszy marszałek Polski, na rozbiciu Rosji po szwach narodowościowych Imperium Rosyjskiego, znaczy podziale tego imperium na państwa narodowe. Wychodząc z założenia, że Rosja, jakakolwiek nie będzie, będzie zawsze wściekle imperialistyczna, Piłsudski chciał stworzyć pas państw niepodległych, narodowych, oddzielających ową wściekle imperialistyczną Rosję od Polski. Głównym zwornikiem w tym systemie miała być Republika Ukraińska, niepodległa, niezależna Ukraina. Drugim zwornikiem Federacja Polsko-Litewska, odnawiająca Unię Lubelską. Polsko-Litewska rozumie się polsko-litewsko-białoruska. O tożsamości białoruskiej nikt wtedy specjalnie nie myślał i nie był to problem traktowany przez kogokolwiek poważnie. I tak wyglądał z grubsza plan Piłsudskiego. Plan określany mianem planu prometejskiego, który zrealizowany w istocie rzeczy w pełni nie został, tylko częściowo. Sowieci nie bardzo chcieli się bić w 19 roku z Polakami. Zaczęło się to zmieniać w roku 20. Wobec zwycięstwa nad Denikinem, wobec zwycięstwa nad Kołczakiem, Lenin zaczął mieć prawie wolne ręce. I kierunek, na który nie zwracał do tej pory uwagi, kierunek zachodni, stał się priorytetowym w jego polityce. Wiosną 20 roku bolszewicy zaczęli zbierać się do wielkiej generalnej ofensywy przeciwko Polakom. Ofensywy, która miała doprowadzić do zajęcia Warszawy. I jak miał mówić o tym w rozkazach dziennych dowódca nacierającej tu armii sowieckiej, Michał Tuchaczewski, doprowadzić do sytuacji, w której proletariusz rosyjski poda robotnikowi niemieckiemu dłoń nad okrwawionym trupem pańskiej Polski. Taką przyszłość gotowano Polsce ledwo co niepodległej. Jej nowe, ponowne ujarzmienie. To był plan bolszewicki. Jaki był plan Piłsudskiego? Piłsudski chciał poprzez umowę z reprezentującym władzę państwową, narodową w Kijowie, atamanem Szymonem Petlurą, stworzyć podwaliny polsko-ukraińskiego sojuszu i w sojuszu z Ukraińcami odepchnąć bolszewików jak najdalej na wschód. Tutaj słowo wyjaśnienia. Mówiliśmy tutaj już o zachodnioukraińskiej Republice Ludowej, to zupełnie co innego niż Republika Ukraińska. Były dwie Ukrainy, to ta druga Ukraina, Ukraina kijowska. Petlura zresztą w momencie zawierania tego traktatu nie rządził w Kijowie, został z niego wyrzuty. Tam władza zmieniała się z częstotliwością mniej więcej kukułki, kukającej nie tylko godziny, ale i kwadranse. Dość powiedzieć, że w roku 1920 wojska polskie wkraczające do Kijowa były 18. armią, która w ciągu 2 lat wkraczała do tego miasta. Wojna rozpoczęła się w końcu kwietnia 20 roku i wojska polskie, startując z stosunkowo nieodległych pozycji, niemal błyskawicznie zajęły Kijów. Znana jest anegdotka, jak patrol kilku ułanów, którzy pierwsi maszerowali do miasta,
Chcąc rozeznać się w sytuacji, wsiadł w miejski tramwaj, w tym miejskim tramwaju dojechał do centrum i w ten sposób Polacy zajęli Kijów. Kijów poddał się Polakom, ale był apatyczny. Ukraina była apatyczna. Ukraina nie wsparła Petlury. Nie wsparła bolszewików, ale nie wsparła Petlury. Ukraina miała dość jakiejkolwiek wojny, dość jakiejkolwiek władzy. Na Polaków nie patrzono koniecznie jak na okupantów, ale nie patrzono też jak na wyzwolicieli. Działania polskie, jako się rzekło, ledwo wyprzedziły ofensywę sowiecką. To, co udało się na południowym odcinku frontu, nie udało się w pełni na północy. Tam nie udało się uderzyć i pobić bolszewików, tam byli oni zbyt silni. I stamtąd rozpoczęło się nieszczęście. Stamtąd ruszyła ofensywa sowiecka dowodzona na froncie zachodnim, bo tak nazywały się zgrupowane tam wojska, przez Michaiła Tuchaczewskiego. W ślad za nimi, w momencie załamywania się polskiego frontu na północy, nastąpiła katastrofa na południu, groźby okrążenia Lwowa i wycofywanie się wojsk polskich, coraz gwałtowniejsze, coraz szybsze, przeradzające się momentami w paniczny odwrót przed nacierającymi bolszewikami. Szczególną rolę odegrała tu armia konna Siemiona Budionnego, postrach wojsk polskich, dlatego że mobilna, dlatego że stosunkowo silna, dlatego że bardzo okrutna i bardzo krwawa.